Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega. Nazywam się Ewelina Małkowska i w dzisiejszej lekcji chciałabym, żebyśmy skupili się na czasownikach. Bardzo często używamy tutaj w naszej serii, zarówno ja, jak i Magda, różnych czasowników, odmieniamy je na różne sposoby, ale w sumie nigdy nie wytłumaczyłyśmy Wam, dlaczego taka, a nie inna odmiana. I właśnie temu będzie poświęcony dzisiejszy film. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, że każdy norweski czasownik posiada cztery formy. Jest to bezokolicznik, czyli infinitive, jest to forma presens, czyli forma czasu teraźniejszego, forma preteritum, czyli forma czasu przeszłego oraz forma czasu presens perfectum, czyli tego po polsku znanego jako czasu przeszło-teraźniejszego. I teraz spójrzmy sobie tutaj może na przykłady, jak to w ogóle wygląda. I czasownik OH ma formę OH, HAL, HADDE, HAR HAD. Oznacza oczywiście mieć. Drugi czasownik OSPISE, SPISER, SPISTE, HAR SPIST, czyli jeść. OFO, FOR, FIK, HAR FOT. Dostać, otrzymać. I teraz od razu chciałam zaznaczyć, że w tym filmie będziemy się bardziej skupiali na odmianie tej już dalszej, czyli preteritum i perfectum, z tego względu, że z pewnością odmiana presens, czyli w czasie teraźniejszym, jest Wam znana. Ogólnie chodzi o to, żeby dodać końcówkę r i są od tego drobne wyjątki, ale myślę, że każdy z Was już je dobrze zna. I jeśli chodzi o odmianę, to możemy odmieniać czasowniki, odmieniają się one regularnie bądź nieregularnie. Jeśli chodzi o te odmieniające się regularnie, to możemy je podzielić na cztery grupy. Każda z tych grup będzie odpowiadała innym końcówkom, które chcąc odmienić dany czasownik, będziemy po prostu do niego dodawali. Ale ważne jest to, że końcówki te będziemy dodawali do tematu czasownika i teraz powiemy sobie, czym ten temat właściwie jest. Każdy czasownik będzie się składał z tematu oraz końcówki. I tematem w języku norweskim, takim rdzeniem, jest czasownik bez końcówki e. Czyli spójrzmy sobie na przykład już wspomniany czasownik ospise, w bezokoliczniku ospise, natomiast jego czasownikiem będzie spis. Jest to jednocześnie tryb rozkazujący, forma trybu rozkazującego, czyli spis będzie zarówno tematem, jak i trybem rozkazującym, czyli będzie oznaczało jedz. I czasownik spise dostaje akurat końcówki te oraz te, więc nie będzie spisete, prawda, tylko będzie spiste, har spist. I kolejne ważne pytanie brzmi, skąd właściwie mam wiedzieć, jaką końcówkę zastosować? I teraz, do której grupy właściwie przydzielić dany czasownik? Prawda jest taka, że istnieją pewne zasady, które mówią nam, że na przykład jeżeli czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę, to należy do pierwszej grupy. Ja nie chciałabym, znaczy kto chce, może się tego oczywiście nauczyć, natomiast prawda jest taka, że te zasady są po pierwsze, jest to trudne do zapamiętania i tak naprawdę można się tego próbować uczyć na pamięć, ale prędzej czy później i tak to wypada z głowy. Po drugie, od każdej z tych zasad są właściwie wyjątki, więc i tak nie można się tego nauczyć i mieć stuprocentową pewność, że taka odmiana będzie. Dlatego o wiele lepszym sposobem jest tutaj po prostu zasada trening czy mistrza, czyli zobaczycie, że poznając kolejne czasowniki, z czasem będziecie sami już po prostu po spojrzeniu na dany czasownik będziecie w stanie określić, do której grupy prawdopodobnie należy. Mogę to Wam zagwarantować. I teraz przejdziemy do tego, by zapoznać się z poszczególnymi grupami. Grupa pierwsza to grupa najliczniejsza, czyli najwięcej czasowników będzie się odmieniało w ten sposób. I jakie końcówki przyjmuje ta grupa? Będą to końcówki et, et, czyli zarówno dla preteritum, jak i perfectum będzie końcówka et. Co ciekawe, w tej akurat grupie część Norwegów będzie też stosowała końcówki a, a. Czyli mamy dwie możliwości. I spójrzmy sobie na przykłady. O snakke, snakket, har snakket, bądź też o snakke, snakka, har snakka. I to oczywiście oznacza mówić, rozmawiać. O arbeide, arbeidet, har arbeidet.
O arbeide, arbeida, har arbeida, czyli pracować. O elske, elsket, har elsket. O elske, elska, har elska, kochać. I przykłady zdań dla Was. Jeg har nettopp snakket med henne. Właśnie z nią rozmawiałam. Jeg arbeidet i Norge fra 2013 til 2019. Pracowałam w Norwegii od 2013 do 2019 roku. Han har aldri elsket henne. On nigdy jej nie kochał. Druga grupa będzie przyjmowała końcówki te i te, czyli dla preteritum te, dla perfektum te. Przykłady. O lese, leste, har lest. Czytać. O reise, reiste, har reist. Podróżować. O köpe, köpte, har köpt. Kupować. Jeśli chodzi o drugą grupę, to tutaj charakterystyczne jest to, że występują pewne odstępstwa od tej reguły, czyli w niektórych czasowniki będą troszeczkę modyfikowane. Przez to niektórzy mogą uznać, że one są nieregularne, aczkolwiek te końcówki będą faktycznie z grupy drugiej, czyli końcówki będą te i te. I teraz spójrzmy sobie, jakie odstępstwa mogą wystąpić. Po pierwsze, jeżeli temat czasownika będzie się kończył na dwie spółgłoski, to jedna z nich zostanie zredukowana. Przykładem jest na przykład czasownik obejnne, który będzie się odmieniał obejnne, beinte, har beint, czyli zaczynać i tutaj redukujemy jedno T. Innym wyjątkiem może być to, że w części czasowników zastąpi wymiana samogłoski z jednej na inną. Tutaj kolejny przykład. O selle solgte har solgt, czyli sprzedawać. Czyli e zamieniło nam się na o. I występują też czasowniki, w których jest kombinacja tych dwóch odstępstw. Takim przykładem jest tutaj o fortelle, fortalte har fortalt, czyli opowiadać. I zwróćcie uwagę na to, że e zamieniło nam się na a, natomiast podwójne l zostało zredukowane do jednego l. I przykłady zdań z czasownikami z tej grupy. Vi köpte ett stort hus i fjol. W zeszłym roku kupiliśmy duży dom. Har du noen gang lest forbrytelse og straff? Czy kiedykolwiek czytałeś zbrodnię i karę? Hun begynte å lære norsk for en måned siden. Ona zaczęła uczyć się norweskiego miesiąc temu. Teraz przejdźmy sobie do grupy trzeciej. I jeśli chodzi o tę grupę, to tutaj mamy czasowniki z końcówkami de i de. Przykłady. O öwe, övde, har övd. Ćwiczyć. O pleje, plejde, har plejt. Mieć w zwyczaju, pielęgnować. O graje, grejde, har grejt. Dać radę, zdołać. I przykłady zdań. Hun har övd i tu timer. Ona ćwiczy od 2 godzin. Han plejde o stop klokka 7. On miał w zwyczaju wstawać o 7. Hvordan har du greid å oppnå dette? Jak udało Ci się to osiągnąć? Ostatnia z tych grup regularnych, czyli grupa czwarta i końcówki podobne do grupy trzeciej, aczkolwiek podwajamy tutaj D. Czyli tym razem dla preteritum będzie to DDE, dla perfektum DD. Przykłady czasowników obu, budde, har budd. Mieszkać. Osze, szedde, har szedd. Stać się, wydarzyć się. O tru, trudde, har trud. Wierzyć, przypuszczać, myśleć. Przykłady zdań. Har dere noen gang bodd i utlandet? Czy kiedykolwiek mieszkaliście za granicą? De har skjedd en ulykke. Zdarzył się wypadek. Jeg trodde hun var syk. Myślałam, że jest chora. I teraz jeszcze chciałam wrócić do tego z tych wszystkich zasad, właśnie kiedy, która grupa. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę się tego uczyć i myśli, że może mu to faktycznie pomóc, to w linku do tego filmu wrzucę Wam jeszcze źródła, gdzie faktycznie możecie przeczytać o tych konkretnych zasadach. Ja zdecydowałam się tego tutaj w tym filmie nie zawierać, żeby za bardzo nie mieszać, aczkolwiek może komuś to faktycznie się przyda. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o to nazewnictwo grup, czyli grupa pierwsza, grupa druga, trzecia, czwarta. Czy my musimy wiedzieć, że te końcówki są akurat dla tej grupy? Ogólnie nie musimy, aczkolwiek w niektórych przypadkach może się to przydać. Kiedy? Na przykład jeśli robimy niektóre ćwiczenia, ponieważ są podręczniki, w których faktycznie mamy takie podpowiedzi w postaci, do której grupy należy dany czasownik.
Inna kwestia to chociażby słownik Bookmals Urbuka, być może części z Was już znany. Ja bardzo polecam go właśnie, jeśli chodzi o odmianę czasowników. I jeśli na przykład wejdziemy na dany czasownik, weźmy sobie chociażby ojobbę, to mamy już zaznaczone, nie musimy w nic szczegółowo wchodzić, już przy samym czasowniku mamy zaznaczone, że należy on do grupy pierwszej. Czyli znając grupy, znając końcówki grup, nie musimy już dalej się zagłębiać, sami możemy go sobie odmienić, czyli ojobbe, jobbet, hariobbet. I teraz jeszcze, to były czasowniki odmieniające się regularnie, ale tak jak wspominałam, są też takie, które odmieniają się nieregularnie. Co z nimi zrobić? Tutaj niestety trzeba się ich nauczyć na pamięć. Co prawda są takie, możemy się dopatrywać pewnych wzorców w odmianie tych czasowników nieregularnych. Weźmy sobie przykłady. Ogo, ik, hargot. Ofo, fik, harfot. Widzicie, jest tutaj pewna zależność, tak jak też w innym przykładzie. O jelpe, jalp, harjulpet. O drykke, drak, hardrykket. Możemy tak naciągnąć, że one są dosyć podobne, ale niestety no, te wzorce nie są na tyle wyraźne, żeby móc to jakoś ułożyć w jedną grupę. Tak? Czyli tutaj no, niestety nie pozostaje nam nic innego niż po prostu siedzieć i się ich uczyć. I teraz chciałam Wam jeszcze dać kilka innych przykładów czasowników nieregularnych. Obli, ble, harblit. Zostać, stać się. Oi, ga, będzie też gav, harjit, dawać. Ojere, jure, harjucz, robić. Ose, so, harset, widzieć, patrzeć. Osi, sa, harsakt, mówić, powiedzieć. Oware, var, harwacz, być. I przykłady zdań z czasownikami nieregularnymi. Jej har allerede juczte, już to zrobiłam. Jej so dem i mores. Widziałam ich dzisiaj rano. Har du noen gang vært i USA? Czy kiedykolwiek byłeś w USA? Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o odmianę czasowników, to czasowniki odmieniające się na kilka sposobów. Ponieważ taka alternatywa też w języku norweskim występuje i okazuje się, że takie czasowniki jak na przykład ulage, taki czasownik będzie się odmieniał według grupy albo pierwszej, albo grupy trzeciej. Czyli możemy go odmienić albo o lage, laga, harlaga, albo o lage, laget, harlaget, albo o lage, lagde, harlaget. Czyli możliwości jest tutaj sporo, możecie sobie wybrać, która Wam się bardziej podoba. Jeśli na przykład zdarzy się sytuacja, że wyznaliście jedną odmianę, ale gdzieś tam w artykule, w programie zobaczyliście drugą odmianę, to koniecznie sprawdźcie to właśnie w tym słowniku Bookmals Urbuka, bo może się okazać, że po prostu odmienia się czasownik według kilku grup. Kolejna kwestia na dzisiaj to odmiana czasowników złożonych. I podobnie jak w przypadku rzeczowników złożonych, takie czasowniki złożone będą się odmieniały tak jak ich ostatni człon. Czyli weźmy sobie przykłady, dwa czasowniki o arbeide i czasownik o samarbeide, który oznacza współpracować. No i samarbeide będzie się odmieniało tak samo jak arbeide, mianowicie o samarbeide, samarbeidet, har samarbeidet. Drugi przykład takiego czasownika o skrive i o underskrive, czyli podpisać, podpisywać. I underskrive będzie się odmieniało o underskrive, underskrev, underskrevet. I już ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli odmiana czasowników modalnych. Ponieważ one będą tutaj miały zupełnie odmienną formę charakterystyczną i tych czasowników modalnych jest 5, więc tutaj nie ma problemu, można się tego szybciutko nauczyć. I spójrzmy sobie na tabelkę z tego typu czasownikami. O bürde, bür, bürde, har bürdet. Mieć powinność. O künne, kann, künne, har künnet. Umieć, móc, potrafić. O mot. Mo, motte, her mottet. Musieć. O skulle, skal, skulle, her skullet. Mieć powinność. Pamiętajcie, że skal tworzy również czas przyszły. O ville, vil, ville, her villet. Chcieć. I tu ta sama sytuacja co ze skulle, czyli również jest to czasownik tworzący czas przyszły.
To by było na tyle, jeśli chodzi o porcję wiedzy z języka norweskiego na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja Wam się przydała, że dowiedzieliście się dużo nowych rzeczy i że wprowadzicie je w życie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii. Do zobaczenia. Hej!